Istnieje on od zaledwie kilku lat i jego podopieczni systematycznie dopisują do swych kont kolejne sukcesy. Jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek jest Wioletta Wilczak. Wioletta Wilczak to świeżo upieczona mistrzyni makroregionu śląskiego w konkurencji kata seniorek. W eliminacjach była druga, w finale okazała się bezkonkurencyjna. Był to jej pierwszy start w tym roku. Udało mi się obronić tytuł z tamtego roku mistrzyni Śląska w kata. To jest formacja takich pokazowych technik, wyciągnięta tak jakby z walki z kilkoma przeciwnikami. I to też jest taki mój konik zawodniczy. Walki są takim smaczkiem i dodatkiem, a w kata bardziej toruje swoją drogę zawodniczą. Już jutro Wilczak powalczy w Tarnowskich Górach w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Te odbędą się w czerwcu w gruzińskim Tbilisi. Każdy jedzie powalczyć o najlepsze podium, ale tak naprawdę zawody są dla mnie sprawdzeniem moich efektów treningowych. Wychodzę na matę zrobić to, co potrafię najlepiej. Ta impreza, która się odbędzie w sobotę, jest docelowa, jest najważniejsza jakby i może zapewnić start w Mistrzostwach Europy, więc tu Wiola jest przygotowana pod ten start. Nie tylko seniorzy bytomskiego klubu odnoszą sukcesy. Leon Stasiak to dwukrotny wicemistrz Polski juniorów. W kategorii juniorów właśnie i kadetów w weekend miały odbyć się Mistrzostwa Polski. Z uwagi na najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów zostały one przeniesione. Będziemy się dalej przygotowywać, a jeszcze w wrześniu mam główne zawody, które najbardziej mnie obchodzą, to są kwalifikacje do Mistrzostw Europy właśnie dla juniorów i do nich się będę głównie też przygotowywać, żeby dostać się na nie. Dla juniorów i kadetów eliminacje do Mistrzostw Europy, które mają odbyć się w Rumunii, wstępnie przeniesiono na maj. I wiadomość sprzed chwili, eliminacje dla